Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj troszeczkę o zieleni w pandemii. Gościem Państwa jest Pan Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. Dzień dobry Panie Rzeczniku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy w Częstochowie mamy coraz więcej drzew? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o obszar terenów, miejskich terenów zielonych, to zapewne tak. Oczywiście pewnie ekolodzy powiedzieliby, no tak, ale w przypadku inwestycji drogowych często wycina się drzewa większe, sadzi się mniejsze. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że zawsze tych nasadzeń jest więcej i ta zieleń po jakimś czasie się odbudowuje, także powierzchniowo. Oprócz tego w ostatnim czasie naprawdę władze miasta starają się robić wiele, aby projektantów zmobilizować do takiego projektowania tych dużych inwestycji drogowych, aby zieleń była szanowana, aby tam, gdzie to tylko możliwe, ta zieleń nie była reorganizowana, zmieniana, żeby nie było to związane z usuwaniem zbyt dużej ilości drzew i krzewów. Natomiast jeżeli jest to niezbędne ze względu na inwestycje, ze względu na nową infrastrukturę, ze względu także na względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to są nasadzenia zastępcze. Zawsze jest to decyzja administracyjna, wydawana zresztą nie przez Urząd Miasta, tylko przez organ zewnętrzny. Jest to albo Urząd Marszałkowski, albo też inny samorząd zlokalizowany w naszym subregionie. I tam są wskazane liczby nasadzeń zastępczych. Zawsze ta liczba jest większa, zdecydowanie większa od liczby tych drzew i krzewów, które są usuwane. Dobrze, panie rzeczniku, rozumiem, że drzew w Częstochowie mamy coraz więcej, ale przy drogach tam, gdzie są inwestycje, chociażby Aleja Niepodległości, tych drzew jest mniej. Na razie jest mniej. Miasto musiało rzeczywiście, bo miasto mówi tak, wycinkę drzew tłumaczymy inwestycjami drogowymi, a ludzie pytają, czy musiało dojść do tego, czy musiało rzeczywiście być wycięte tyle drzew. Dużo tam drzew zostało wyciętych? Z Pana wiedzy wynika? To znaczy tam 53 drzewa zostały wycięte. Część z nich była w złym stanie sanitarnym. Część z nich to były topole, które generalnie w tej chwili są wymieniane na inne drzewa, bo nie jest to w tej chwili gatunek wskazany, zwłaszcza do sadzenia w obrębie osiedli mieszkaniowych. Jest mocno alergogenny. Natomiast tam oczywiście zostanie posadzonych więcej drzew. W obrębie Alei Niepodległości tych drzew będzie na pewno posadzonych ponad 60 i zobowiązany do tego został inwestor tamtejszego centrum, nowego centrum handlowego. Natomiast oczywiście większość tych drzew była niezbędna do usunięcia z uwagi na to, że trzeba zmienić tam układ komunikacyjny, trzeba zapewnić bezpieczny wjazd i wyjazd, trzeba po prostu skomunikować to centrum. To centrum powstało na działce prywatnej, tutaj miasto absolutnie nie było ani inwestorem, ani inicjatorem tej inwestycji. Natomiast jeżeli już taka inwestycja zgodnie z prawem powstała, otrzymała stosowne zgody i pozwolenie na użytkowanie, musi być skomunikowana w taki sposób, aby było to bezpieczne zarówno dla pieszych, jak i dla kierujących, jak i dla osób, które będą chciały samochodem podjechać, zrobić zakupy, wyjechać bezpiecznie z tego miejsca. Więc tam będzie zmiana geometrii skrzyżowania, przebudowa tej części także Alei Niepodległości, części ulicy Równoległej, tak aby można było rzeczywiście z tego centrum bezpiecznie korzystać. A tak oczywiście, po ludzku nie szkoda panu tych drzew? Tak po ludzku nie szkoda panu oczywiście tych każdego drzew? Drzewa, każdego drzewa, które jest zdrowe, a musi być usunięte, szkoda zdecydowanie. Natomiast tutaj niestety jest pewien kompromis między potrzebami bezpieczeństwa ruchu drogowego, poszanowaniem tej zieleni, a także potrzebą wymiany tych starszych drzew, które już nie znajdują się w zbyt dobrym stanie i należałoby je wymienić. Tam w miejsce tych usuniętych topól oraz lipy będą posadzone lipy. Oprócz tego duża grupa drzew klonów będzie posadzona przy Alei Marszałkowskiej, to w ramach nasadzeń zastępczych. Także w sumie 53 drzewa zostały usunięte, natomiast 212 drzew zostanie posadzonych. Nie wszystkie oczywiście w tej lokalizacji, natomiast 4 razy więcej drzew, to jest fakt. Na pewno
na pewno zostanie tam zasadzonych. Oprócz tego inwestor zapowiedział także jeszcze obsadzenie w większym stopniu swojego centrum handlowego też zielenią, więc mamy nadzieję, że po jakimś czasie ta kompensata w tym miejscu będzie pełna. Natomiast oczywiście na razie jest pewna wyrwa, która na pewno troszeczkę razi oczy wszystkich tych, którym zieleń miejska i drzewa są bliskie. No i tak, trzeba będzie poczekać z 50-40 lat, żeby rzeczywiście dostrzec bardziej tą zieleń. Ale aż boję się zapytać o budowane torowisko tramwajowe. Tam też chyba parę drzew zniknęło. No tam zniknęło parę drzew, natomiast bardzo wiele drzew zostało uratowanych dzięki temu. No niestety przez to mamy trochę dłużej będzie trwała ta inwestycja. Oczywiście nie tylko przez to, ponieważ tutaj weszła nam kwestia koronawirusa, a pewnych problemów, które dotykały wszystkie firmy. Natomiast na pewno jedną z przyczyn tego, że ta inwestycja potrwa nieco dłużej niż pierwotnie planowaliśmy, było to, że no, na polecenie władz miasta, prezydenta miasta, MPK wnosiło o pewne odstępstwa od obecnych standardów budowy linii tramwajowych, tak aby no, było możliwe uratowanie dużej liczby drzew, zwłaszcza tych drzew w Śródmieściu przy Alei Wolności. Te drzewa rzeczywiście w tym pierwotnym planie i tak gdyby ta linia była modernizowana i budowana w 100% zgodnie z obecnymi standardami, jeżeli chodzi o odległości, o szerokości i tak dalej, no musiałyby być rzeczywiście usunięte i ewentualnie wymienione na inne. Natomiast dzięki tym działaniom, dzięki temu, że no ten proces był może dosyć długotrwały, ale jednak ze skutkiem pozytywnym, udało się te drzewa uratować. Zresztą podobnie w tej chwili staramy się współpracować z wykonawcami, projektantami przebudowy DK1 w Częstochowie, ponieważ tamte wstępne koncepcje także mówiły o znacznie większej liczbie drzew, która byłaby niezbędna do usunięcia w związku z tą generalną przebudową i budową kilku obiektów mostowych. Nowych obiektów mostowych tak naprawdę w przebiegu tej 5,5-kilometrowego odcinka trasy DK1. Natomiast teraz po tych działaniach, po uzgodnieniach, po długich negocjacjach udało się rzeczywiście znacząco, bardzo znacząco zmniejszyć liczbę tych drzew, które będą no, niezbędne do usunięcia w trakcie tej inwestycji. Oczywiście panie to Rzeczniku, także... koniecznie muszę pana zapytać, z czego to wynika, że ktoś projektuje remont drogi i od razu drzewa do wycinki i w tej sprawie musi aż się fatygować prezydent, który prosi inwestorów, zróbcie tak, żeby nie wycinać tych drzew. Nie można od razu tak zaprojektować, żeby jak najmniej wycinać drzew, a nie, że musi interweniować prezydent, że nie będzie miał gdzieś żoną, załóżmy, spacerować, bo mu wytną wszystkie drzewa przy trasie. To znaczy, projektanci projektują zgodnie z obecnym stanem prawnym często. Czasami jest tak rzeczywiście, że trzeba ich mobilizować do tego, aby w trakcie tego projektowania brali pod uwagę w 100% rzeczywiście te potrzeby związane z zachowaniem zieleni miejskiej. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że oni często biorą pod uwagę w pierwszej kolejności kwestie funkcjonalne, kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego i później trzeba wypracować ten kompromis, który, no, który naszym zdaniem jest niezbędny, aby no, ta zieleń nie ucierpiała w takim stopniu, w jakim nie powinna tak naprawdę ucierpieć. Czyli jeżeli ta zieleń nie ucierpi, dlatego że prezydent dogada się z inwestorem, będzie mniej wyciętych drzew, to oznacza, że będzie mniejsze bezpieczeństwo na drogach? Nie, no. Znaczy mówię, no to jest kwestia kompromisu. Myślę, że tutaj gdyby chcieć porozmawiać na ten temat o szczegółach tych rozwiązań i tych koncepcji, trzeba było rozmawiać z projektantami, trzeba było rozmawiać z przedstawicielami chociażby Miejskiego Zarządu Drogi Transportu, czy też Wydziału Ochrony Środowiska, którzy bezpośrednio uczestniczą w tych rozmowach i negocjacjach. Pan wspomniał o DK1, że tam już będzie mniej wyciętych drzew. Wiem, że na DK46 w stronę Opola ta droga też będzie remontowana. Tam też są, ale z tego co wiem, topole. To jeżeli one znikną, to nie będzie najgorzej, tak? Tylko czy będą nasadzenia inne, bo to jest między torami a tą drogą. To znaczy, ja myślę, że i w przypadku jednej i drugiej inwestycji będziemy robić wszystko, aby ten bilans zieleni miejskiej był tak naprawdę w efekcie
korzystny dla terenów zielonych, bo tych tak naprawdę terenów zieleni urządzony nie mamy wbrew pozorom, jeżeli chodzi o administrację miejską, aż tak dużo. Natomiast trzeba pamiętać, że każde działanie w obrębie zieleni miejskiej zawsze jest związane z nasadzeniami zastępczymi. To nigdy nie jest jakaś samowolka i to nigdy nie jest takie działanie, jakie było efektem chociażby słynnej ustawy ministra Szyszki, która tak naprawdę pozwalała ciąć w sposób niemalże niekontrolowany drzewa na terenach prywatnych. O tym się, myślę, zapomina. To były straty wymierne w zieleni miejskiej. Natomiast w tej chwili mówienie o tym, że to miasto tnie zieleń, a nie sadzi nowych drzew, jest po prostu nieprawdą. Mhm. Oczywiście ja mówię, ja absolutnie zgadzam się z ekologami, że trzeba tak naprawdę próbować ratować każde zdrowe, dorosłe drzewo, bo ono daje rzeczywiście spory oddech miastu i mieszkańcom. Natomiast niestety, jeżeli wchodzimy w przestrzeń miejską, jeżeli robimy jakiekolwiek inwestycje drogowe, to nie ma się co łudzić, że będzie to zupełnie bez wpływu na tą obecnie urządzoną zieleń. Muszą być tutaj zmiany, ponieważ są zmiany w infrastrukturze. Są zmiany chociażby takie jak w przypadku DK1, gdzie będą budowane dwa nowe skrzyżowania bezkolizyjne. I tutaj siłą rzeczy musi to być związane także ze zmianami w zieleni w obrębie tych dwóch skrzyżowań. Musi ta zieleń być niestety przeorganizowana. Rozumiem. Skoro pan mówi o tym oddychaniu, tą zielenią, to zapytam o nasadzenia. W tym roku dużo nasadzeń w ogóle było? Znaczy, ja nie mam jeszcze statystyki tegorocznej. Mhm. Ja mogę powiedzieć, że w latach 18-19, bo to taką statystyką dysponuję. 2020 rok mamy jeszcze nie zamknięty, a przypomnę, że taki sezon sadzenia jesiennego drzew to jest mniej więcej do 15 listopada. Zresztą zachęcamy mieszkańców, żeby w takiej akcji Posadzimy Drzewo w Częstochowie, która trwa i którą koordynuje Wydział Ochrony Środowiska, uczestniczyli. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten 2018 i 2019 rok, to tutaj posadzonych zostało około 3,5 tysiąca drzew i 36 tysięcy krzewów. I to jest to są tereny zielone administrowane przez miasto Częstochowa. One oczywiście nie obejmują statystyki związanej z terenami prywatnymi, bo i tutaj były nasadzenia, pewnie niestety były także wycinki, ale tutaj, jeżeli chodzi o ten bilans, przynajmniej liczbowy, ilościowy, na terenach zieleni miejskiej, to jest zdecydowanie na plus. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, te kompensaty są widoczne, są w pełni dostrzegalne po jakimś czasie. Natomiast w ostatnich latach staramy się nie wsadzać zupełnie małych drzew w zamian, tylko żeby te drzewa już miały pewną wysokość, dawały od razu... Żeby za naszego życia jeszcze się cieszyć tą zielenią. Zdecydowanie. Zresztą pamiętamy, że było sporo dyskusji na temat wymiany zieleni w Alei Najświętszej Marii Panny, prawda? W tej chwili myślę, że ten efekt jest zadowalający i że już odczuwalny jest pozytywny skutek tak naprawdę tej wymiany, bo stały tam drzewa, które wkrótce tak naprawdę groziłyby rzeczywiście i temu bezpieczeństwu ruchu drogowego, który ciągle jednak się w alejach jeszcze odbywa, a także okolicznym budynkom, mieszkańcom i tak dalej. Pan mówi, jeszcze się odbywa, to znaczy jakieś plany są, że nie będzie tam ruchu? Coś pan zdradzi? To znaczy nie, ja w tej chwili mówię tylko tyle, że po rewitalizacji tak naprawdę ten ruch jest uspokojony, jest ograniczony. Mm-hmm. Natomiast czy w przyszłości układ komunikacyjny miasta pozwoli na to, aby aleje były w ogóle wyłączone z ruchu? To jest kwestia przyszłości, to jest kwestia jeszcze, myślę, wielu działań, które sprawiłyby, że miasto komunikacyjnie będzie sobie radzić w pełni bez Alei Najświętszej Marii Panny. Panie rzeczniku, to jeszcze jedno pytanie. Czy w dobie COVID-u, walki z koronawirusem, zieleń miejska to jest taka gałąź, z której można czerpać pieniądze? Dajmy spokój, nie róbmy nasadzenia. Potrzebujemy pieniędzy na to. Mamy niedoszacowaną oświatę od lat przez rząd. Teraz mniejsze podatki do budżetu miasta. Miasto musi wziąć skądś te pieniądze. Z zieleni można wziąć, bo zieleni będzie krzyczeć. Tak? Będzie mniej nasadzeń, ale uratuje się może ileś istnień ludzkich, bo zakupisz jakieś programy, zakupisz jeszcze szczepionki. To myślę, że ten bilans dochodów, wydatków jest w ostatnim czasie dosyć ogólnie znany. Często o tym mówimy, jakie problemy przeżywa
Przeżywa budżet miasta Częstochowy. Jest to związane oczywiście nie tylko z koronawirusem, ale także z tymi wcześniejszymi decyzjami rządu, które tak naprawdę znacząco dociążyły samorządy, w tym samorząd miasta Częstochowy, jeżeli chodzi o stronę wydatkową i z kolei także nam zabrały ze strony dochodowej, nie rekompensując tak naprawdę tych strat. No to była kwestia między innymi zmian w prawie podatkowym. Ale odsuwając to, jeżeli chodzi o zieleń, na pewno będziemy się starali, aby wydatki w tym zakresie nie zmniejszały się. Zresztą no tutaj właśnie między innymi dzięki współpracy z firmami częstochowskimi także mamy nadzieję, że one będą w większym stopniu w tym przyszłym okresie włączały się w to, aby zakładać nowe łąki kwietne, aby także sadzić nowe drzewa. Z tego co wiem, jest otwartość z ich strony. Będziemy więc szukali też sponsorów, tak aby wzbogacić tę zieleń miejską. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o kwestię nasadzeń, nie będziemy tutaj robili, nie będziemy się starali robić oszczędności, ponieważ wiemy, zresztą musimy tak naprawdę w ramach tych nasadzeń zastępczych nasadzić to, co jest wskazane w decyzjach administracyjnych, więc rozumiem. Od tego na pewno nie uciekniemy. Natomiast będziemy zachęcać wszystkich do sadzenia swoich drzew. Także a pan już zasadził coś? A pan już coś zasadził? Ja już mam na koncie, tak oczywiście w swoim życiu zasadzone drzewa, więc natomiast na pewno jeszcze te akcje, także akcje prowadzone czy to przez urzędników, z tego co wiem, to ostatnio Młodzieżowa Rada Miasta sadziła, czy zamierza jakiś się sadzić drzewa przy ulicy Bardowskiego. Jest jakiś plan do sadzenia jeszcze drzew przy Promenadzie Śródmiejskiej, która też jest finalizowany pierwszy etap tej inwestycji, więc myślę, że te akcje będą trwały i w jakiś systemowy sposób będziemy także starali się zadbać o zieleń w przypadku projektowania kolejnych inwestycji drogowych, bo rozumiem, że to jest główna bolączka. To jest główna bolączka, aby te interesy bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonalności rozwiązań połączyć jednocześnie z dbałością o zieleń. Czyli nie narzekamy na inwestycje drogowe, naśladujemy Radę Miasta, pana rzecznika, nasadzenia robimy każdego roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Także oczywiście zachęcam zawsze do uwag, ale pamiętajmy, że ten kompromis często jest niezbędny i musimy na to zwracać uwagę, że czasami ta reorganizacja nie jest po prostu niezbędna. Dziękuję.